Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku Kariery Realem Madryt. W ostatnim odcinku niestety już pożegnaliśmy naszą gwiazdę, Toniego Kroosa. A co za tym idzie, uważam, że możemy dokonać kilku transferów, bo jak widzieliśmy, no nie układa się to dobrze. Ja bym już popracował nad drugim składem, a mianowicie takim bardziej eksperymentalnym, w sensie chodzi mi o ustawienia bardziej. A tutaj na nie on chce. Okej. Nie martw się, pamiętam o tobie. Jeżeli chodzi o formację właściwie, to chciałem coś tutaj zobaczyć. No jak widzieliśmy, no Sterling tak sobie średnio radzi na tym. Ale... aha, to stworzymy nowy zespół po prostu, gdzie będzie piątka obrońców. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 5-5-5 nazwiemy. No i z piątką obrońców może coś pokminimy. Ciągle mnie ciągnie z tej piątki obrońców, albo może nie piątka, takie ustawienie bez skrzydłowych. Kylian Mbappé razem z Jowiciem na ataku, bo jednak Rodrigo bardzo słabo wygląda. No i wtedy tutaj by grał taki Kamavinga. Nawet też Sterling cierpi, nie? Sterling cierpi. Ale może takiego Sterlinga pora się pozbyć. No nie dał tego, co miał dać, moim zdaniem. Rodrigo też słabo wygląda. A taki zespół naprawdę wygląda przyzwoicie. Naprawdę fajnie wyglądają chłopaki. Na pewno zagramy jeden taki mecz. Tutaj damy im... to będą ofensywni. A tutaj damy bardziej defensywnego chłopaka. No... eksperymentuję, bo trochę boli mnie porażka. Nie będę ukrywał, boli mnie porażka w Lidze Mistrzów. Także no będę eksperymentował. I chyba właśnie Puchar Hiszpanii będzie takim miejscem, gdzie to spróbuję poeksperymentować sobie. Zobaczmy, czy ja mogę sprzedać Rahima Sterlinga. Gościu mi nie odpowiada totalnie. Nie daje mi tego, co miał mi dać, no ale nie daje, no. Nie mogę, niestety. No, czyli się wkopałem troszeczkę, ale mogę jego sprzedać. I co z nim zrobić? Zobaczmy jeszcze jego statystyki. Gościu mi nie odpowiada tak samo, no kolejny sezon i... no trochę się poprawił niby, nie? Asensio na SPO trochę cierpi mimo wszystko, uważam. Może wytyczne tutaj poprawimy? O, może coś takiego zrobimy. Im damy wspieraj atak. No i tyle z wytycznych. Nie wiem, czy wytyczne coś dają, szczerze. No ale tu już i tak Toni Kroos żegna się z opaską kapitana, jak i z Realem Madryt. Boli, bo to wielki piłkarz przez wielkie P. No i nie ma co ukrywać, że to będzie duża strata, nawet jeżeli chodzi o rotację, bo mieliśmy zawodnika, który wchodził i dawał niesamowitą, ale to niesamowitą jakość. Więc naprawdę boli. A jest drużyna roku, a dopiero nominowanie, nie ma nikogo, może już jest drużyna roku, zobaczmy. Nominowani pomocnicy, to musi być w takim razie chyba, jest Toni Kroos, jest Casemiro, jest Neymar. Nominowanie obrońcy? A to chyba to wszyscy, czy co? Czyli zaraz będzie drużyna roku. Aha, no, czyli to 12 stycznia będzie ogłoszenie drużyny roku. Także, no, czekamy z niecierpliwością, zobaczymy, kto tam się znalazł. Czy będzie przede wszystkim Asensio, który przecież wygrał zawodnika roku. A tutaj mamy już ofertę transferową za Lunina. Ale co najgorsze, z nami się będzie właśnie żegnał Toni Kroos. Już nie będzie barwa Realu Madryt, będzie barwa Manchesteru United. Tak jest. Kozłowski również na wypożyczenie się udał. No, skrzynka pękła. Skrzynka pękła. Toni Kroos opuścił klub. Na Lunina nie będę. Olympique Lyon chce go, ale... chociaż to może by było dobre dla niego. Zobaczmy, co mają do zaoferowania. Czy mają kogoś, kogo bym chciał kupić po prostu? Wymiana, zobaczmy. Boczny obrońcy jest no Mendy chyba. Ładnie.
Chociaż z Alexem Sandro chyba tam mocno rywalizuje. Środkowi obrońcy mnie interesują, skrzydłowi portu jest. To też ciekawe rozwiązanie w sumie by było, ale już stary całkiem, to nie. Pomocnicy, no jest pewnie Awar. Zakaria i Paketa, ładnie to wygląda u nich. A napastnikiem jest Karim dalej? Jest i Karim. Aspas? O kurde, no to ładnie, ale jednak dobra. Jednak wygląda na to, że raczej nie będę chciał im sprzedać go. Tak myślałem. No nie no, wygląda to okropnie na razie, jeżeli chodzi, bo mam taką... Nie mam wizji na ten zespół, na ten moment. No jest trudno, jest trudno. Na razie trochę się załamałem. Cross odszedł. No jest jakaś tam luka, nie? Nie możemy... Ci skrzydłowi ciągle nie funkcjonują tak, jakbym chciał, żeby funkcjonowali. No dam im szansę jeszcze, bo to jest w końcu Sterling i Rodrigo, nie? Ale oni nie funkcjonują tak, jakbym chciał. Mówicie, nie są takimi gośćmi, którzy podadzą fajnie. Może za dużo też od nich wymagam. Ale na razie jest lipa. Bez konferencji ciśniemy. Trudno. O Jezu, nie chcę zapisywać. Misklik. Bez konferencji lecimy z Villarrealem. Najmocniejszy zespół wystawiony. Zobaczmy, czy wygramy. Gramy u siebie i 2-0. Kylian Mbappe, czerwona kartka. Strata okropna. Ja pierdzielę na finał. Gościu wypada na finał. Co on odwalił? Jeszcze z Atletico gramy. Mam ofertę prowadzenia Portugalii, ale ja chcę Polska, nie Portugalia. A nam oferta transferowa za Dawida Alabę. 47 milionów tylko? Mało. Mało, mało, mało. Nie, 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 nie. Chociaż gościu ma niską klauzulę, więc nie zdziwię się, jakby ktoś go nagle podkupił nam. Ale tu wypada nam Kylian Mbappé i to jest problem, wielki problem. O kurcze pieczone, no jest problem, nie, nie powiem, że nie. Trochę kasy mamy. A jak wygląda terminarz? Czy gramy z Barceloną zaraz? Nie, ale gramy z Atletico zaraz z powrotem. O kurcze pieczone. Ale jakiś puchar musimy zdobyć, także... Witam, witam. No nie no, problemy są problemy. Mam nadzieję, że Nico zagra tak samo jak wtedy w tym meczu. Zagrał jak jest nud. No Nico Barella to jest znakomity transfer, uważam. Dobra, nie, lecimy szybką symulację. Gramy u siebie, wygramy to, wygramy. Wierzę w to. 1-0, Marco Asensio, zawodnik roku, strzela gola i mamy jeden puchar podniesiony. Chociaż, kurde, tyle w tym sezonie, no. Morale na pewno wzrosły. To cieszy, to cieszy, na pewno cieszy. Menadżer roku Pochettino, okej, okay, ciekawie. A my stąpamy po piętach Barcelony. O kurde, no robi się gorąco, gorąco się robi w tym sezonie. Militao, gra mi się doskonale, cieszę się Eder. Ja też jestem z ciebie zadowolony i zobaczmy, Liga. Aha, no tak, Mbappe wchodzi. Mbappe miałby nie wejść, najlepszy piłkarz świata. Chociaż nie rozwija się na razie, nie rozwija się, mimo że strzela te bramki, to się nie rozwija, chyba jest dalej królem strzelców. Stawiałbym, że tak, 16 bramek, wow. Dobra, wejdźmy. Szybka symulacja z Deportivo Alaves. Myślę, że tu będzie win. 2-2. Ale Raheem Sterling strzela. I tu dwie bramki. Także no... Jakiś pozytyw jest. Aczkolwiek kurde remis przy takiej sytuacji w lidze skreśla nas jako trenerów Realu Madryt. Oj, Mbappe. No dobra, tutaj trochę... Tutaj już musimy trochę rozluźnić ten pierwszy zespół, bo grają i grają ciągle. No i już, a nie możemy ich stracić w pewnym momencie. Nani zapraszam, chociaż Nani już mocno dostał po ocenie. Kamavinga, ale ja nie mam jakichś innych jeszcze rezerwowych w tym momencie. Żebym aż tak się wykruszył. O kurde, to się wykruszyłem mocno.
Potrzebujemy jakiegoś pomocnika jeszcze jednego, trochę słabszego. W ogóle sobie przypomniałem, że ja dałem przecież wytyczną na pomocników. I mamy dużo do wyboru kolegów. Czy jest jakiś taki, który by nam wow, ładnie wygląda, ale który by nam pasował jako rezerwowy bardziej. Taki Emre Can wygląda spoko. Oferta z klubu Inter. No, Awar też wygląda niesamowicie. No on nie, bo to SPO, a mnie bardziej SP interesuje. No Isco, Isco, Isco. Średnio. Tomek Miller bardzo fajny, ale nie. No i najfajniej to albo Awar, albo Emre Can, jako taki rezerwowy. No bardziej Emre Can jako rezerwowy, aniżeli Awar. Bo Awar to by raczej pukał do pierwszego zespołu. Dobra, lecimy dalej. Kolejny meczyk. Mbappé, znowu liczę na twój przebłysk, geniuszu. I uwaga, 2-1. Takefusa, Kubo i Davis. Okej. Okay. Czyli mamy chyba awans już do kolejnej fazy Pucharu Hiszpanii. Czyli na razie operujemy w Hiszpanii. No nie jest to, co byśmy chcieli oglądać, nie? Oczywiście. Ale nie będziemy gardzić też tym. No i teraz jest mega ważny meczek z Sevillą. Mega ważny mecz z Sevillą. Są pod nami. No i musimy to, kurczę, wygrać. Kluczowy, jak to Sterling nazwał, mecz. No i niech taki będzie. Aczkolwiek Takefusa Kubo strzelił gola, da mu szansę, najwyżej zejdzie po prostu Rodrigo, wejdzie za niego i tyle. Na wyjeździe z Sevillą. Szybka symulacja, lecimy. Mam nadzieję, że się uda. Uwaga, czy się uda, czy się uda, czy się uda. 3-0 wygrywamy. Wow, bardzo pewnie. Sterling, Barella, Asensio. Ale trochę Mbappe trochę przygasł. Coś ma gorszy czas chłopak chyba, bo nie strzela goli. Dawno nie widziałem jego bramki, szczerze. 1/8 finału przed nami. Barcelony nie ma już w Pucharze Hiszpanii, czyli bardziej groźnym przeciwnikiem jest jedynym chyba Atletico Madryt. Okej. Okay. Lecimy. Nie zatrzymujemy się. Kolejny mecz Atletico Madryt. No i tutaj musi iść inny zespół w takim razie. Oj. Rodrigo może się odbuduje w tym. Wow, 8-8 overalla. Nieźle. Marcelo zapraszamy jego. No i potrzebujemy w takim razie. No chyba ściągniemy Emre Cana. Chyba ściągniemy Emre Cana, bo nie mam na ten moment pomysłu, kto mógłby być inny. No Busquets nie przejdzie do nas. Ilkay Dyk. Nie, on nie może przejść, dobra. No oni raczej się do nas nie przejdą. Czy jest jeszcze jakiś pomocnik, którego można by było sprowadzić? W sumie myślę, ale chyba nie ma takiego. Emre Can to jest naprawdę solidna firma, moim zdaniem. A, już przeszedł, to już nie mamy szans na niego. O kurde. Gościu co do jakość i ma fajne doświadczenie w piłce. Czy jest to taki środkowy pomocnik z krwi i kości? Tak sobie latam myślami i nie mogę na razie nikogo znaleźć. Pójdźmy może do Premier League, zobaczmy. No, musimy znaleźć jakiś transfer. No. Może w Chelsea ktoś by się znalazł. Bakayoko, za mało, za słabo. Kayo, fajnie wygląda, ale N'Golo. Za mocny. Trochę słabszy niż tutaj. Musimy pamiętać, że mamy dobre relacje z United. Zobaczmy, co oni mają w pomocy, są w stanie zaoferować nam. No Bruno za dobry, zdecydowanie. Nemanja Matić, to jest ciekawa opcja, ale ja potrzebuję bardziej pomocnika, aniżeli SPD. Taki typowy pomocnik z krwi i kości. Manchester City może coś ma. Fernandinho, ale to też taki typowy SP, nie? Bernardo, bardzo fajny. Ale taki Axel Witzel, chociaż też taki SP. Kurde, no że tego mi sprzątnęli Emre Cana sprzed nosa. Ale, kurde, dałem.
Tottenham, czy coś ma ciekawego w pomocy do zaoferowania? Delaney, chociaż to taki bardziej SPD znowu. Ja szukam, no kurde, drogi. No nie, no słabo to wygląda. Nie widzę takiego pomocnika. Może taki Vidal? Zobaczmy na niego. Artur, 34 lata. Dobra, pójdźmy po... A, wygasa, czyli no nie podpiszemy go teraz. A w Bayernie ktoś, Gorecka tam gra, Kimiś. Wow, nie mam totalnie pomysłu, nie? Dobra, to trudno. Trudno. Ciśniemy tak jak jest. Nie będę tutaj zmieniał nic. I tak zrobiłem zmiany jednak jakieś. Zobaczmy. 2-0, Takefusa, Kubo i Barella. Dobra. Jesteśmy w półfinałach chyba już pucharu, ale derby Madrytu w następnym odcinku i ostatni dzień okienka transferowego. Także ja dziękuję Wam za oglądanie i życzę Wam miłego dzionka. Siema.